Drugą opcją jest po prostu stypendium, stypendium rektora czy stypendium socjalne, w zależności od tego, w jakiej jesteście sytuacji. Na większości kierunków myślę, że stypendium nie jest tak trudno dostać. Na przykład jeżeli chodzi o stypendium rektora, to każda uczelnia oczywiście ma inaczej, ale zazwyczaj tam trzeba mieć średnią tam ponad 3,5 albo ponad 4 i jakieś dodatkowe punkty z aktywności. Czyli na przykład z jakichś kół naukowych, z jakichś referatów, nie wiem, przedstawianych na konferencjach, z jakiejś aktywności w wolontariacie, w samorządzie. I to się wszystko zbiera i no i stypendium rektora to jest taki fajny bonus miesięczny, który pozwoli nam zwiększyć nasz budżet jakby studencki.